Okej, mamy 60 pocisków do shotguna, mimo że wiemy, że tak naprawdę shotguna nie powinniśmy używać. To się zwykle źle kończy. Zabierzemy to. Te noże mogą tam zostać na razie. Co my tu w ogóle mamy? Przekonajmy się. Trochę pustych miejsc. Dobra. Co by tam wrzucić? Cukier. Zdecydowanie. Co jeszcze? Tych chipsów mamy bardzo wiele, więc to wszystko tam wrzucę na razie. Tutaj będziemy trzymać naczynia. Chwilowo w każdym razie. Jeszcze dalej jesteśmy przeciążeni. Do lodówki włożymy owoce nasze. Dobra, banan. Mogę go tam zmieścić, czy nie? Czy mogę cię bananie tam rzucić? Mogę, okej. Okay. Ser też i to też. Dobra, coś jeszcze bym wyrzucił. Dalej jesteśmy przeciążeni. Ta amunicja kupę miejsca zajmuje. Nóż jest mi niepotrzebny. Tu go dam. Co jeszcze mi jest niepotrzebne? Ta amunicja do shotguna mi jest niepotrzebna tak naprawdę, logiska. Schowamy ją w miejscu jakimś, może nie całą. Zostawimy sobie kilka sztuk, żeby były na wszelki wypadek, ale chcę zmniejszyć wagę tego wszystkiego, co ze sobą taszczymy. Zostawimy sobie 20 naboi. To jest wystarczająca ilość zdecydowania. Nie wiem, co się stało z naszym sprzymierzeńcem, to mnie trochę frapuje. Również zostawimy tutaj trochę zapalniczek. Być może jedną sobie zostawię w ekwipunku własnym. No i co? To właściwie tyle. Zanim położymy się spać, przygotujmy to miejsce lepiej. Przede wszystkim zasłonimy okna. Zasłonimy okna prześcieradłem. Bo naprawdę tutaj spróbujemy się zabarykadować. To też okno zasłonięte jest, ok, jest zasłonięte. To zasłonimy. Rozwinimy je, te prześcieradła, na dół. Bosko, to również. Jak widzicie teraz, biorę się za to porządnie. Nie ma żartów. Jesteśmy znudzeni, cholera. Stary, przecież kurczę, walczysz o przetrwanie i mówisz mi, że ty się nudzisz. Proszę cię. Mamy za dużo książek, przeczytajmy trochę. Dobra, to wszystko jest zasłonięte na razie. Tutaj okno też jest zasłonięte, świetnie. W kuchni. W kuchni są jakieś okna, to jest łazienka, nie kuchnia, bungo. Tabletki nasenne, zostawmy je tam na razie. Jesteśmy głodni. Niech to szlak trafi. Ale zaraz temu zaradzimy. Okej, te zasłony mogą zostać. Tu mamy zabarykadowane to wszystko. Okej. To teraz czas na zrobienie podstawowej barykady. Użyjemy do tego desek. Oczywiście. Wszystkich, jakie mamy w tym momencie. Czyli niewielkiej ilości niestety. I gdzie je założymy? To jest pytanie dobre. Potrzebujemy młotka. Jeszcze. Dobra. Założymy je na pewno na froncie budynku. Żeby się nie dostali do nas drzwiami frontowymi. Również się bronimy przed ludźmi tak naprawdę. Bo mogą do nas wejść i po prostu nam splądować spiżarnię. Co by było nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności. Dobra. To zabijemy. I to były wszystkie nasze deski. Na razie tylko tyle możemy zrobić. Jesteśmy głodni, więc zjedzmy coś. Zjemy tuńczyka. Zjemy tuńczyka. I zobaczymy, czy to nam wystarczy. Jesteśmy najedzeni. Poprawimy. Jesteśmy bardziej najedzeni. Dobra, bardziej najedzeni. Okej. Bungo. Twój polski język. Znajomość języka polskiego. Oj Boże, Boże. Te drzwi są niestety kompletnie nie zabezpieczone, ale nie możemy z tym nic zrobić. Położymy się w kanapie. I
będziemy spać. Kolejny dzień, wszystko. Jesteśmy najedzeni, jest jasno. Świetnie. Myślę, tutaj kompletna dziura jest, nie zauważyłem tego. No nic. Wyjdziemy na razie. Przejdźmy przez płot. I zaglądnijmy do sąsiadów. Zaglądnijmy do sąsiadów. I zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Liczę na deski. Najbardziej. Deski by mi się przydały. Niestety w tamtym budynku nie mamy żadnej mikrofalówki. Ja tutaj chyba byłem przed chwilą. Tak mi się wydaje, niestety. Ale przeglądnijmy. Oj, okno otworzyłem. Zamknę je na wszelki wypadek, jakbym miał wypaść z niego. Co mi się zdarzyło już nieraz, niestety. Dobra, tu nic nie ma. Tu? Skarpety. Prześcieradła. Prześcieradło mogę sobie wziąć właściwie. Magazynów mamy dużo, więc nie będę tego brał. Chciałbym kliknąć na to, naprawdę bym chciał kliknąć na to, ale nie mogę. Nie mam cierpliwości nawet. Więc olejemy to i zobaczymy, co jest w łazience jeszcze. Pusto. Dobra, czyli ten budynek mamy z głowy, przeszukany cały jest przez nas. To przejdźmy do budynku obok. Przez chwilę się chyba moja postać nudziła, nie wiem z jakiego powodu. Dobra. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Tutaj trochę jedzenia na ziemi. Weźmiemy to. Właściwie całe żarcie będę brał. Robi mi się znudzenie, więc przeczytajmy książkę. I zbierajmy rzeczy z ziemi, które później skonsumujemy. A gwoździe zabierzemy. Więcej gwoździ. Też mogą się na nim przydać równie dobrze. Baterie mamy w cholerę. Zabierzemy tą zupę. I zajrzyjmy do lodówki. Nic, kurcze, pieczone. Widzę tutaj drugą lodówkę. I martwego zombiaka. Tylko arbuz niestety. Dobra, łazienka. Środki przeciwbólowe być może? No, znowu nie mogę kliknąć, nie, pusto jest, dobra. Tutaj coś znajdę. Nie ma żadnych... Nie ma nic, co by się mogło nam przydać. Dobra, spadajmy stąd bliska. Tworzymy okno. Wow, widok się schrzanił, więc wyjdźmy tędy być może. Nie jestem pewien, czy w tym sklepie nie ma gdzieś czegoś w rodzaju magazynu. Chyba jest. Ostrożnie. Nie, nie ma. Cholera. Więcej herbaty. Jedzenie w lodówce. Jest. Zabierzmy to wszystko. Wow, zapasy się robią coraz większe nasze. Nie narzekam, nie narzekam, nie narzekam. Pani Boże, ludziska. Za niedługo je przeniesiemy do naszej lodówki, w naszej fortecy. Pseudo, niestety jeszcze. No i spróbujemy przeżyć jak najdłużej tam. Chociaż jeszcze jednej rzeczy zapomniałem zrobić, kurczę, o nie. Moja postać jest przeciążona. Dobra, wracamy się do naszej fortecy. Mam nadzieję, że nie została najechana przez sąsiadów naszych. Znowu się czegoś nauczyliśmy. To jest nasza forteca, okej. Wejdziemy oknem. Świetnie. Przejdźmy do łazienki, znaczy do kuchni. Pozbędziemy się przedmiotów, które są nam niepotrzebne w tym momencie. Do lodówki je włożymy po prostu. Mianowicie, całe żarcie, które się może zepsuć. Czyli to. Ups. To się może zepsuć? Może, najwyraźniej. No cóż. Więc też to tam rzucę. Masło, jajka. Dobra. Zjemy sobie szarlotkę. Być może drugą również. Jesteśmy dobrze na jedzenie. Świetnie.
Możemy spróbować się położyć, chociaż jeszcze moja postać nie jest zmęczona, więc zanim to zrobimy... Zgadza się, zaglądnę z powrotem do naszych sąsiadów, bo jak pamiętacie, z samouczka, tam powinno być radio. A ja bym chciał mieć radio, ponieważ będziemy wiedzieć, jak postępuje zombifikacja świata wtedy. Jestem ciekawy, czy oni już opuścili to miejsce kompletnie, czy nie. To jest jeden trup na ziemi. Dobrze, ze sobą siekierę. Wolę, czyli jeden zmarł. Gdzie jest drugi? Nie wiem. No ale cóż. Mam nadzieję, że się nie zamienił w zombiaka. Nie ma radia, myślałem, że będzie radio. Okej. Dobra, to zostawmy to miejsce w spokoju. Zobaczę, czy czegoś do lodówki sobie nie dołożyli. Zgniły jaja. Dobra. To nie było zbyt udane przeżycie, koledzy. Gdzie jest twój sprzymierzeniec cały? Gdzie on się podział? Nie widzę jego zwłok, to znaczy, że musiał uciec. Nie wiem, oni wyglądają, jakby umierali z głodu, ludziska. Mogę się mylić, ale na to wygląda. Dobra, wrócimy do naszej bazy. I później będziemy musieli zrobić coś bardzo niebezpiecznego. Będziemy musieli pójść do centrum. Pójdziemy tam w poszukiwaniu większej ilości desek. Dokładnie tak. Będziemy próbowali znaleźć deski, żeby lepiej zabezpieczyć to miejsce całe. Czyli to trup jest... Aha, to był trup tego. Chyba naszego kumpla, który chciał za nami podążać. I niestety zakończyło się to dla niego tragedią. Chyba, skoro mam zasłonięte wszystkie zasłony, mogę spokojnie światło włączyć. Czy zasłony. Prześcieradłami zakryte okna. Więc zrobię to, zaryzykuję. A widzę zombiaka na zewnątrz. Tutaj nie mam zasłony żadnej. Niech to szlak trafi. Straszne przeoczenie z mojej strony. Podnieś to. Jeszcze raz, jeszcze jedna próba ludziska. Fail na failu. No ale żyjemy. To się najbardziej liczy. Mogę tak kliknąć. Och, ta gra. Czasami mnie zachwyca, czasami mnie denerwuje. Czemu nie mogę założyć zasłon na tym oknie? Niech ktoś mi to wyjaśni. Jest wreszcie. Dobra. Hura. Dobra, wróćmy do lodówki. Wrzućmy tam rzeczy, które się mogą zepsuć. Jeżeli są takie w ogóle. Nie mamy takich. Dobra, jesteśmy dalej przeciążeni. Jesteśmy zmęczeni również. I się nudzimy. To się dobrze składa, bo mamy za dużo książek. Jedną przeczytamy. Jesteśmy głodni, czy co? Nie, nie jesteśmy. Dobra, na razie pójdziemy spać, ludziska. Pójdziemy spać na kanapie. Zgasimy światło tylko. No i zobaczymy, co się dzieje. Możemy zwiększyć nasz udźwig, więc to zrobimy. Dobra, teraz nie powinniśmy mieć takich kłopotów z przeciążeniem. To jest jednopiętrowy budynek. Wow. Nie najlepsze miejsce na fortecy teraz, jak sobie zdaję sprawę, ale już za późno. Już ją tutaj założyłem. Dobra, co chcemy odłożyć? Co jest nam niepotrzebne dramatycznie w tym momencie? Tak naprawdę ten topór, którego nie używam i tak, chyba że byśmy musieli się gdzieś przedrzeć nagle. Zjemy chipsy. I ile mamy? 127 miejsca w ekwipunku zajętego. Dobra, wracamy do starych patentów, czyli rozłożymy tutaj trochę jedzenia na dole obok siebie, najlepiej jakby mi się udało. Dobra, i butelka z wodą to zostanie ze mną, te chipsy też weźmiemy, więcej puszek odłożę. Ludziska, robię to dlatego, że będę potrzebował więcej miejsca w ekwipunku, ponieważ zaraz zamierzam pójść na bardzo niebezpieczną wyprawę. Bardzo niebezpieczną wyprawę do centrum, gdzie być może
Będziemy musieli uciekać. Będziemy musieli uciekać, jeżeli się zrobi gorąco. Bo ponieważ musimy znaleźć, no musimy, po prostu nie ma siły, żebyśmy zrobili coś innego. Musimy mieć... musimy mieć więcej desek. Po prostu taka jest prawda. Dobra, zanim opuścimy to miejsce, zjemy sobie... Właściwie to zjemy chipsy, które mamy przy sobie. Albo nie. To będzie nam bardziej przydatne później. Przygotujemy naszego łososia. Będę musiał sobie zaraz zrobić przerwę, bo mi się herbata skończyła. I będziemy kontynuować nasze przetrwanie. Które idzie na razie bardzo dobrze. To jest jak na razie moja ulubiona partyjka, którą nagrywam. Najciekawiej mi się gra, jest największe ryzyko od samego początku. No i zobaczymy, ludziska, zobaczymy. Zjedzmy sobie to, wyłączmy i... Dobra, wyruszajmy na naszą przygodę, tylko że zanim to zrobię, muszę wymienić zapasy herbatki, więc zaraz wracam, ludziska. Okej, ludziska, jestem z powrotem. Czas na nasze pierwsze, większe wyzwanie podczas tego... podczas tego scenariusza, może tak to nazwijmy. Bo musimy pójść do centrum, do magazynu i spróbować zdobyć trochę drewna. Chociaż... czy ja mogę ścinać drzewa? A i tak nie mam piły. Dobra, nieważne. Tak, taka myśl mi do głowy wpadła. Nagle. Tak, te ślady barykadowania się. Dwa trupy, które już przeszukałem chyba ostatnio, bo coś mi błyska w pamięci. Tak, zdecydowanie. Dobra, idziemy na dół. Niestety jest tutaj zombiak. Widzę też drewno, więc od razu je podniosę. Ups, młotek mam. Nie, młotek nie. Wow, wow, wow! To się prawie zakończyło bardzo źle. Niestety popełniam ten sam błąd co zawsze, czyli walczę z zombiakami, ale przeszedźmy trochę ich szeregi, skoro jest ich mało w tym momencie. Wow, ale emocje? Jedno ugryzienie ludziska i po nas, taka jest prawda smutna. Weźmiemy te drewno. Nie będę brał zawiasów, można w tej grze drzwi robić, ale nie chce mi się po prostu. Jak już mówię, można w tej grze fortece robić. Niestety, nie wiem dlaczego, mi nie działa ten tryb w tej wersji w każdym razie. Nie będę się tym przejmował na razie. Dobra, tu jest... Ile ich tu jest? No, dosyć dużo. Spróbuję ich ominąć. Chociaż to jest... O matko, o Chryste. O Boże, dobra, nie. Wiecie co, nie. Nie, jeszcze raz nie. Tu jest bank, okej. Wow. Się tam pojawił znikąd gość. Moja postać jest spanikowana i jest zmęczona. Tu jest magazyn. Przynajmniej go znalazłem. Pytanie jest tylko, czy uda mi się tam dostać. Może być to ciężka sprawa. O! Okej, wow. Dobra, kolejny zombiak tu idzie. Jak wygląda teren wokół nas, jest dobrze. Dobrze, że nie wziąłem ślepej postaci, to byłaby tragedia już. Wystarczy, że jest głucha. Jest kolejny szybki zombiak. Ryzykuję strasznie walcząc z nimi. Dobra. Wejdźmy do tego magazynu. Ryzykowaliśmy bardzo wiele, żeby się tam dostać. Jeszcze wykończę tylko tych tutaj. Wow, wow, wow. Dużo was tu jest, co? Bardzo dużo nawet. Mam nadzieję, że tego nie pożałuję. O matko. Tam kolejne dwa idą. O Chryste. Na pewno nie będę używał broni palnej. To się kończy tylko w jeden sposób, że więcej zombiaków przychodzi. Niestety, kolejny idzie tutaj. Muszę oczyścić teren, zanim wejdę do tego magazynu. Jest też sklep z narzędziami. O cholera. Wow, prawie mnie ugryzł. Jesteśmy spanikowani. Kolejny przez okna ważą. Dobra, jesteśmy w miarę bezpieczni.
Jesteśmy na jedzenie? Tak, dobra. Zaraz tu się zrobi niebezpieczny. Jesteśmy też zmęczeni, cholera, musimy to szybko załatwić. Kurde, ten magazyn nie ma... Nie ma tego, czego potrzebuję, nie ma drewna. Cholera. Nie mówcie mi, że to wszystko poszło na marne. No, zapraszam, wiem, że gdzieś tu się czaicie na mnie. Gdzie jeden? No cóż, drewna tutaj nie ma, ludziska. Cała wyprawa... Nie będę kłamał, zakończyła się porażką. Czemu ja używam latarki w ogóle? O, jest jeden kawałek drewna. Robi się ciemno. Zaraz będziemy stąd spadać. Właściwie tu już powinniśmy to robić. Nie mogę biegać.